Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj zrobimy mały przegląd, jak zrobić prostą aplikację w Babo, jak zrobić nową aplikację w Babo i czym jest Babo. Babo to taka platforma, która pozwala Ci robić bardzo zaawansowane aplikacje bez umiejętności programowania. A nawet jeśli potrafisz programować, to tylko jest na Twoją korzyść, bo możesz jeszcze lepiej wykorzystać Babo w przeróżnych rzeczach, łącząc się też z zewnętrznymi serwisami, gdzie tam coś innego już zaprogramujesz. Więc zobaczmy, jak to wygląda. To jest już home strona, kiedy masz tu różne aplikacje się wyświetlają i z tego poziomu możesz zrobić nową aplikację, więc new app, wpisujesz jej nazwę, wybierasz tutaj odpowiednie rzeczy, po co to robisz, dla kogo i tak dalej. Tworzysz pierwszą aplikację. I na dzień dobry, Babo pokaże Ci asystenta, ale z niego sobie zrezygnujemy. I masz tutaj dwie opcje. Albo zacząć od pustej strony. Tutaj możesz kliknąć Start with a blank page, wtedy zaczniesz od pustej strony, albo zacząć od tej strony demo, tutaj od Babo. Więc jak pierwszy raz zrobisz aplikację, zacznij od tej strony z demo, żeby się jej przyjrzeć i zobaczyć, jak to wygląda, jak jest tu ułożone różne rzeczy przez Babo. Zamkniemy asystenta i przejdziemy sobie przez różne rzeczy, które tutaj właśnie są, które się prezentują. Zacznijmy od góry. Tutaj masz przycisk, którym wrócisz sobie do wszystkich swoich aplikacji, do home, strony, na której przed chwilą byliśmy. Następnie tutaj, jak sobie wybierzesz, to masz wszystkie strony, które są w Twojej aplikacji, na przykład strona do zresetowania hasła. Kolejnie masz inne strony, możesz dać kolejną stronę, na przykład profil użytkownika, cokolwiek chcesz. I tutaj niżej masz takie reużywalne elementy, jak na przykład nagłówek. Wiesz, nagłówek na wielu stronach jest taki sam, więc możesz zrobić jeden raz dobry nagłówek, a później używać go w wielu miejscach. I zrobić z niego właśnie taki reużywalny element, też z tego poziomu możesz dodać nowe elementy. Te strony możesz sobie umieszczać w folderach tutaj. To Ci pomaga lepiej zarządzać aplikacją, jak masz już bardzo dużo stron. Kolejne miejsce tutaj jest, możesz sobie powybierać konkretne elementy ze swojej strony. Jak chcesz coś zacząć edytować, to sobie znajdujesz na przykład tekst, reset password i zaczynasz edycję jego, zamiast szukać na stronie, a czasami jest ciężko znaleźć. Przejdźmy tutaj niżej. Po lewej stronie mamy taki pionowy pasek i tutaj jest menu naszego Babo, różne zakładki i tu są różne rzeczy się dzieją. W design projektujemy jakąś konkretną stronę. W workflow robimy akcję, działanie naszej aplikacji, to co się dzieje, kiedy na przykład klikniemy w przycisk albo wpiszemy coś, albo strona się załaduje. W data to jest taka nakładka na bazę danych. Tutaj zarządzasz tym, co jest w bazie danych, jakie tam są kolumny, tabele oraz jakie są dane, jakie pliki są wgrane. W stylach definiujesz, jak ma wyglądać jakiś przycisk, jak ma wyglądać jakaś inna kontrolka. W pluginach rozszerzasz możliwości Babo o kolejne pluginy, czyli takie wtyczki, że ktoś zaprogramował jakąś dodatkową funkcjonalność w Babo, ona normalnie nie jest, ona może się sobie zainstalować. Wiele w takich wtyczek zrobił sam Babo, ale nie prezentuję ich od razu tutaj, żeby po prostu każdy, kto używa tego Babo, miał taki minimum set do zrobienia aplikacji, a jak chce zrobić coś bardziej zaawansowanego, to może sobie dorzucić taką wtyczkę. Settings pozwalają Ci zrobić różne ustawienia Twojej aplikacji i Twojego konta i zarządzać, jeszcze lepiej dostosować aplikację do Ciebie. No i logi, to chyba każdy wie, co tam może być. Są tam informacje o tym, jak wygląda przebieg działania Twojej aplikacji, jak dużo pamięci zużywasz i tak dalej. Jak tu wejdziemy sobie w tego designa, to mamy znowu kolejne elementy, takie jak na przykład teksty. Możemy sobie dorzucić nowe teksty, przyciski i tak dalej, więc takie elementy wizualne. Mamy później kontenery, w których możemy grupować różne elementy. Możemy rzucić sobie grupę, a potem do tego dorzucić zdjęcie i jakiś link. Zobacz, że ta grupa co czas mi się podświetla, więc ja w tą grupę się wpasowuję. Jak sobie kliknę tą grupę, ją zacznę przeciągać, to przeciągnie się wszystko, co w niej jest, czyli również ten link i zdjęcie, które tam dorzuciłem. I tutaj niżej są różne elementy kontrolki, które pozwalają nam wyciągać dane od naszego użytkownika, na przykład datę, data type. Picker pozwala wyciągnąć datę od naszego użytkownika. I niżej mamy reużywalne elementy, które właśnie są tutaj tworzone, na przykład taki header. Możemy sobie dorzucić jeszcze jeden header do naszej strony, żeby dwa razy była informacja do użytkownika, że może się zarejestrować lub zalogować. Dalej są jeszcze template'y, które też możemy używać. To takie rozszerzone kontrolki, które pozwalają robić jeszcze więcej. Przejdźmy niżej. Tutaj
niżej będziemy mieli workflowy, czyli to, co się dzieje, kiedy ktoś kliknie w przycisk albo zrobi jakąś inną akcję w naszej aplikacji. Wtedy na przykład jak strona się załadowała, to wtedy skupienie, kursor przelatuje na input password. Jak ktoś kliknął przycisk confirm, to wtedy zresetuje się hasło. I tutaj właśnie definiujemy, co się dzieje w naszej aplikacji, kiedy wydarzyło się coś. W data zarządzamy naszą bazą danych. Tutaj mamy zakładkę do tworzenia tabel, na przykład jest tabela userzy, użytkownicy, a tutaj fields for type to są kolumny naszej danej tabeli, właśnie użytkowników. Taki użytkownik ma e-mail, datę modyfikacji, datę stworzenia i Slacka. Tych kolumn może być tu więcej, czyli tych pól może być tutaj właśnie więcej. Tak samo tabel może być więcej. Po prostu tworzysz nowy typ, np. notatka i do niej dodajesz całkiem inne kolumny. Zakładka privacy pozwala określać, kto ma możliwość wyświetlać dane z konkretnej tabeli i w jakich warunkach to jest. Update pozwala prześledzić dokładnie, co jest w naszej bazie danych, np. jacy obecnie użytkownicy są w naszej aplikacji zarejestrowani, więc tu byłoby widać, jakby ktoś był. Option set to takie pliki konfiguracyjne, ustawienia, które możemy wykorzystywać w różnych miejscach, trochę jak coś, co jest w bazie danych. I file manager, tutaj widzimy wszystkie pliki, które zostały wgrane do tej aplikacji. Style, tak jak już mówiłem, możesz tu określić, jak ma wyglądać dany button, dany przycisk, jak ma wyglądać przed floating group, jak ma wyglądać link, czy ma być czerwony, czy niebieski, itd. Pluginy dają możliwość rozszerzać naszą aplikację, więc jak sobie tutaj klikniemy i wgramy jakiś kolejny plugin, to możemy coś z nim zrobić. Bardzo użytecznym pluginem jest API Connector, który pozwala nam się podpiąć pod inne serwisy i z nich wyciągać dane albo coś tam robić. Czasami bardziej opłaca się też na przykład podpiąć się pod zewnętrzną bazę danych i tam trzymać dane, a nie w Babo, albo jakąś logikę zaawansowaną, wykorzystującą sztuczną inteligencję, inne czary, mary. Można właśnie podpiąć się tym API konektorem do takiego innego serwisu i tam go odpalać i wykorzystywać, a tutaj robić frontend naszej aplikacji. Kolejna zakładka, ustawienia. Tutaj możemy sobie wybrać, jaki plan mamy na naszej aplikacji, jaką na przykład mamy domenę, czy to będzie na tej Babo.io, czy na jakiejś innej własnej, jaki język jest główny i tutaj różne ustawienia też dla tych języków, więc co ma się wyświetlić użytkownikowi, kiedy stanie się coś tam i inne takie rzeczy możesz tutaj poustawiać. No i ostatnia zakładka logi, czyli jak wygląda zużycie naszej aplikacji, czy mamy jakieś zadania, które się powtarzają co jakiś czas, bo też możemy mieć na przykład, że co miesiąc usuwamy nieaktywnych użytkowników. To, co jeszcze jest bardzo ciekawe, to jak tutaj weszliśmy sobie w tą naszą nową aplikację i kliknęliśmy, żebyśmy używali tego demo od Babo, to warto przejrzeć sobie tą stronę z indeksem i podejrzeć sobie, jak to wszystko tu wygląda, jak jest złożone. Przed, że tutaj na górze jest header dodany, że na samym dole jest dodana stopka, że tutaj mamy jakoś zdjęcie zrobione, które jest na całej szerokości strony, że tutaj mamy mapę, tutaj mamy jakiś searcha, tutaj mamy jakąś powtarzającą się grupę, czyli taki element, który pozwala nam wyświetlać wiele elementów w powtarzalny sposób, to znaczy definiujesz tylko ten pierwszy wiersz z tabeli, a kolejne wiersze już są automatyczne, znaczy, że ja nie mogę już tutaj kliknąć, bo one są po prostu kopią tego pierwszego wiersza. Jak przesuwam coś w pierwszym wierszu, to przesuwa się i w kolejnych. I inne takie rzeczy tutaj są właśnie porobione, więc fajnie się też z tym zapoznać, poklikać, zobaczyć, co tu się dzieje, jakie na przykład akcje są ustawione, pod dany przycisk jest na przykład ustawione, żeby przeskrolować się do innego elementu. To tyle w sumie. Musisz usiąść teraz, poklikać po tej aplikacji, porobić, rozpisać, co chcesz zrobić i zacząć to robić. To tyle z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!